Moje serce wypełnione jest radością i wdzięcznością dla Jezusa Chrystusa. I powiem tak, niezależnie od srebra i złota, które posiadam, jestem szczęśliwy. Jestem zaspokojony w Jezusie Chrystusie. Satysfakcją moją jest być Bożym dzieckiem. To mnie napędza, to mnie ekscytuje, to daje mi radość. I chcę zacytować jedno z Bożych przykazań. Czci ojca twego i matkę twoją, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. Korzystając z tej okazji, że gościmy tu mojego tatę, chciałem wam powiedzieć, że jest to ktoś dla mnie wyjątkowy. Okazuje przez całe moje życie miłość bezwarunkową, nie życząc sobie niczego w zamian. Korzystam aż do dziś z jego pomocy, z jego serca. I chciałem przed całym zborem Bogu za niego podziękować. Minęło mi już 50 lat. I kiedy obchodziliśmy tą okrągłą uroczystość, rodzice przyszli do nas, do domu i powiedziałem im tak: rodzice, dziękuję wam za to, że jestem. Bo gdyby nie wy, minęłaby mnie przygoda. Przygoda z Jezusem Chrystusem. A tak zostałem zaproszony na największą imprezę wszechświata, na wesele barankowe. Wybieracie się też tam? To jest coś cudownego, to mnie ekscytuje, to każdy dzień mówi mi, że jest to o jeden dzień bliżej. Nie mogę się doczekać. I chcę wam powiedzieć, że ostatnimi czasy zastanawiam się nad swoim pochodzeniem. Se myślę, kim jesteś i kim byłeś. I doszedłem do wniosku, że jestem poganinem, który spotkał na swojej drodze życia Jezusa. I dzięki Bożej łasce, dzięki Bożej miłości, krew Jezusa omyła moje grzechy i stałem się Bożym dzieckiem, stałem się chrześcijaninem. I to jest największa przygoda mojego życia. A teraz chcę wam opowiedzieć o tym, jak w zeszłym tygodniu brat Janusz mówił: to, co siejesz, rządź będziesz. 25 lat temu jednemu z kolega z pracy pracował ze mną i opowiadałem mu o Jezusie Chrystusie. Opowiadałem mu o świadectwo. Opowiedziałem mu, jak Pan Jezus się nade mną zmiłował, jak uratował mnie od śmierci, jak mnie wybawił, kiedy napiłem się trucizny. I minęło 25 lat i zeszłą niedzielę zauważyłem człowieka podchodzącego do naszego domu. Wyszedłem mu naprzeciw, patrzę, a to kolega z pracy, on taki potężny mężczyzna, wyciągnął szeroko ramiona, objął mnie, przywitał mnie serdecznie, miał troszkę tamtych promili, ale szło z nim pogadać. I mówi mi: Leon, wiesz co, mam wszystkiego pod dostatkiem. Mam kasy tak, że mógłbym cię wykupić i jeszcze by mi zostało. Ale wiesz, czego mi brakuje? Brakuje mi tych rozmów z tobą o tym, o czym mi opowiadałeś. Tego mi brakuje. Niczego w życiu mi nie brakuje. Tylko tego właśnie brakuje mi. I przyszedł mi powiedzieć, że Boga nie ma. Mówi: wiesz co, nie ma Boga. A ja mu mówię: mylisz się, ja dzisiaj z nim rozmawiałem. A on twierdzi mi: Boga nie ma, bo ja mam wszystko, a ty popatrz się na siebie, co ty masz. Wymienia mi moje kłopoty, moje bóle, bo mnie dobrze zna.
I mówi, to jest twój Bóg, że ty musisz korzystać z różnej pomocy. A ja mówię, wiesz co, to jest Boża łaska. I pytam się, bo pyta się, czy może zapalić. Ja mówię, jak musisz, to pal. To było na dworze. I pytam się go, a to lubisz palić papierosy? A on mówi, bardzo lubię, jestem uzależniony. A on mówi, ja mu mówię, a to ci to tak dają za darmo? A on mówi, nie, paczka 13 zł, tyle kasy. A ja mówię, wiesz, a to ci tak pomaga, to cię tak uspokaja. A on mówi, no właśnie, tak mnie to uspokaja. A ja mówię, widzisz, a ja mam to za darmo. Ja jestem spokojny, bo mam Boży pokój w sercu. Ja nie muszę płacić kasy i jeszcze się truć, bo cię to zabija. I mógłbym długo jeszcze opowiadać o tym, jak chciał mnie przekonać o tym, że Boga nie ma. A ja mu mówię, wiesz co, a spójrz tak wstecz w swoje życie, ile razy Pan Bóg, ten, o którym mówisz, że Go nie ma, zachował cię od śmierci, zachował cię przy życiu, a On takie oczy zrobił na mnie, skąd wiesz? I od tego momentu zaczął mówić, dzięki Bogu, dzięki Bogu, dzięki Bogu. Ale co z tego, jak nie chcę pokłonić się pod krzyżem Chrystusa, nie chcę zgiąć swojego karku do dzisiaj. Mówi, 25 lat temu pamiętam, jak mówiłeś mi swoje świadectwo i to żyje we mnie, ja od tego nie mogę uciec, ale po prostu wszystkiego mam, a Boga nie ma. I tak taka nasza rozmowa się skończyła. Mówię, przyjdź, jak będziesz trzeźwy, będziemy rozmawiać o świętym Bogu. I co siejemy, to zbieramy. Może się wydawać, że świadectwo powiedziane drugiej osobie nie przynosi żadnego pożytku. Nie. Ziarno zasiane, ono kuje i gniecie grzesznika, dopóki nie przyjdzie pod krzyż Chrystusa. Niech imię Pana będzie uwielbione.